na wschodzie Polski, gratuluję, i poznałem samego mistrza Jana Felczyńskiego. Jan Felczyński ma swoją odlewnię, miał, wtedy jak odwiedziłem, otworzył ją w jego ojciec otworzył ją w 1808 roku. Możecie sobie wyobrazić, że teraz jest ponad. Słuchajcie, kształt typowy, naprawdę takiego gotyckiego dzwonu. Jak wiecie, w Polsce dzwony pojawiły się dopiero w XI wieku. Na zachodzie Europy były w VII wieku. Młodzieńcze, no u mnie masz piątkę. Z części dzwonu. Jak masz na imię? Adrian. Adrian, chcesz zobaczyć moje dzwonki w internecie? Chodź tutaj. Chodź, chodź. To jest wizytówka. To jest wizytówka. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, na pewno tak. Kiedyś dzwony były amuletami, dzwonki, szczególnie pierwsze, że po prostu złe duchy nie napadną, a z drugiej strony, że będzie, o dokładnie, będzie można je znaleźć. Słuchajcie, jeszcze taka ciekawostka, jeśli ktoś z was jest może blisko ministrantury, blisko Pisma Świętego, gdybyście poczytali, to w Księdze Wyjścia jest opis arcykapłana Aaron. Tu zawsze, jeśli możesz. Uda się? No, dobrze, ja ci pomogę. Dobrze. Słuchajcie, tak to jest, jak się po prostu wiesza i potem się trzęsie. Powiem wam krótko. Ja mam dzwonki, które sam zbieram, ale też mam dzwonki, które przynoszą mi moi znajomi.